No to czas na kolejny numer na naszej planszy i tym razem jest to piętnastka. Ostatnio wykleiliśmy przepiękne oko naszej Elzy, które znajdowało się pod trzynastką i jestem bardzo szczęśliwa, że zaczęłam już ten obraz, bo naprawdę jest przepiękny. Mam wrażenie, że z każdym kolejnym obrazem Diamond Painting podoba mi się jeszcze bardziej. W przypadku numeru piętnaście to tylko dwa kolory, bo jest to niebieski i biały. Wydaje mi się, że jest to takie błękitne niebo za naszą Elzą, ale zobaczymy jak to się się będzie pięknie komponowało w całości, a wydajcie mi znać, jakie chcecie kolejne numerki.